Na pewno najważniejsze są 3 punkty. Drugi raz z rzędu i oby ta seria trwała dalej, bo punkty są nam bardzo potrzebne. Ty sam zaliczyłeś prawdziwe wejście smoka, wbiegasz na boisko i od razu momentalnie doprowadzasz do wyrównującej bramki. Myślę, że to nie jest jakoś ważne. Ważne, że jako drużyna gramy bardzo fajnie. Uważam, w pierwszej połowie też super. Super utrzymujemy się przy piłce, stwarzamy sytuację, coś czego wcześniej uważam brakowało. Co tobie osobiście dała ta bramka? Czy dodała ci pewności siebie? Szczerze, o tym jakoś tak nie myślę. Najważniejsze dla mnie jest to, że naprawdę jako drużyna gramy fajnie. Wtedy zawodnikom też, którzy wchodzą z ławki, łatwiej się gra i to jest coś przyjemnego i fajnego po prostu. Tyle. A co twoim zdaniem zadecydowało o wygranej? Czy poprawa koncentracji do ostatnich minut, czy organizacja, czy kreowanie sytuacji? Dokładnie, myślę, że każdy z tych elementów, szczególnie te dwa ostatnie, no ja to tak postrzegam jako zawodnik ofensywny, że teraz, gdy stwarzamy naprawdę sobie dużo więcej sytuacji niż wcześniej, to po prostu no, jest łatwiej, jest przyjemniej. Tyle, no nic więcej nie mogę dodać. Dwa słowa o grze rywali. Czy w czymś was Arka Gdynia zaskoczyła w dzisiejszej grze? Myślę, że na wszystko byliśmy przygotowani. Wiadomo, że sytuacje boiskowe spowodowały to, że przegrywaliśmy w tym meczu 2-1, ale udało nam się odmienić jakby los spotkania i to jest ważne. Arka strzela 2 gole z rzędu i tym samym prowadzi, a wy pokazujecie, że do ostatnich sekund, do ostatnich chwil potraficie wstać, być razem, pokazaliście charakter i doprowadzacie do zwycięstwa. Myślę, że to teraz tylko pokazuje, nad czym musimy pracować, ponieważ my strzelając ostatnio po kilka bramek w spotkaniu, tracimy też sporo tych bramek i to się tyczy całego zespołu naszej gry w defensywie. Więc to myślę jest element, nad którym musimy bardziej popracować, żeby strzelać nadal, a nie tracić tych bramek. Teraz czas na przerwę reprezentacyjną. Jak przepracujecie ten czas? Wchodzicie w nią w zdecydowanie lepszych humorach niż wasi rywale, ale trzeba się przygotować teraz na mecz z Ruchem Chorzów na wyjeździe. Zdecydowanie. Ciężko popracujemy i mam nadzieję, że to będą tego efekty. Komu dedykujesz swojego gola? Moim kochanym dziewczynom, które myślę, że oglądały ten mecz w domu.